Pani Zalewska zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Akademia Ciekawości, a dziś Akademia Ciekawości powiedzie nas w bardzo ciekawe rejony, w które lepiej żeby jednak wszyscy nie zaglądali tak naprawdę. Ze mną wyjątkowy gość, prorektor do spraw studenckich, doktor habilitowany Sławomir Przybiliński, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Prorektor do spraw studenckich, ale dziś przede wszystkim specjalista w swojej dziedzinie. Będziemy poruszać tematykę penitencjarną, a zaczniemy od kwestii resocjalizacji. Proszę powiedzieć, czy resocjalizacja tak naprawdę ma sens? No To trudne pytanie i fundamentalne, w zasadzie zadawane od lat, żeby nie powiedzieć od wieków. Resocjalizacja to jest trudny. Proces resocjalizacji jest trudnym procesem wielowątkowym, złożonym bardzo, bo dotyczy specyficznego człowieka, specyficznej osoby, jednostki, każdy jest inny, każdy sam kryje swoją ścieżkę życia. Dlatego tak trudno mówić o takim całościowym czy holistycznym podejściu do resocjalizacji, bardziej postrzegałbym to indywidualnie, w zależności od każdej osoby. To jest też tak, że. Resocjalizacja jest taką powtórną socjalizacją, jest taką ponownym uspołecznieniem, czyli włączeniem drugiego człowieka w taki arkana, arkana wartości zasad i norm społecznie akceptowanych. Jest to niezwykle trudne, szczególnie dla osoby przebywającej w zakładzie karnym, czyli w izolacji, w zasadzie. Można by kolokwialnie powiedzieć, 24 godziny na dobę przebywającej w izolacji, bo jak w izolacji więziennej nauczyć żyć w społeczeństwie otwartym? Tu się wykluczają dwie, dwie sprawy. Z jednej strony pokazujemy, albo chcielibyśmy pokazać, jak żyć w środowisku wolnościowym, a z drugiej, a z drugiej strony pokazujemy to w środowisku, które jest kompletnie zamknięte, izolowane. Ale skoro ten system działa już od lat, mam na myśli więziennictwo i, i stosowanie kary więzienia, to chyba jednak są jakieś efekty resocjalizacji widoczne w społeczeństwie, wśród osób, które wychodzą na wolność? Oczywiście, że są, ale tak jak mówiłem, postrzegam to bardziej pod kątem jednostkowym i nie uogólniałbym, dlatego że czasami mamy sytuację, że osoba wychodzi na wolność, widzimy duże postępy mamy, że nic złego się nie stanie, że przyswoiła, przyswoiła to pewne zasady i wartości ogólno społeczne, a później w pewnym czasie okazuje się, że ponownie trafia za wielki mur i za kraty. Czy to jest porażka systemu resocjalizacji, systemu penitencjarnego? No w pewnym sensie tak, aczkolwiek myślę, że wiele zmiennych na to wpływa i nie tylko sam system penitencjarny, ale również to, co, co się dzieje w umyśle tej danej osoby i to, co się dzieje, to, co się dzieje w społeczeństwie. Proces resocjalizacji się zmienia, podejście do tego procesu, dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy taki system naprawczy, system taki empatyczny, bardzo proludzki, nie wszystkim to się podoba rzecz jasna, biorąc pod uwagę szczególnie przestępców, że tak do nich podchodzimy, no, kiedyś to był taki system odwetowy bardzo mocno, taki nastawiony na, na to, żeby się zemścić, no, dzisiaj już tak nie mówimy, dzisiaj zakłady karne i system penitencjarny ma zupełnie inną rolę niż kiedyś. Zahaczając o tę kwestię resocjalizacji, czy uważa Pan, że bardziej sensowne i lepsze jest, że tak powiem, wsadzanie do więzienia za małe sprawy, żeby nie użyć nawet określenia błahostki, czy lepiej stosować inne metody, na przykład prace społeczne? Ja myślę, pani redaktor, że to jest pytanie retoryczne. Nie jestem przeciwnikiem pozbawienia wolności, ale jestem zwolennikiem minimalizowania? kary pozbawienia wolności tylko do tych osób stosowanych, do tych przestępców, gdzie jest, to, gdzie jest to niezbędne z punktu widzenia przede wszystkim szkodliwości społecznej i stopnia szkodliwości społecznej. Umieszczanie w izolacji osób za drobne za drobne czyny, przekraczanie granicy prawnej. Myślę, że nie ma żadnego sensu, dlatego że też powiem bardzo potocznie, bo to jest temat na dłuższą rozmowę. Ale czasami z zakładu karnego wychodzą osoby bardziej zdemoralizowane niż w momencie, kiedy do nich weszły. I to mam na myśli przeważnie te osoby właśnie, o których pani dyrektor mówi, takie błahostki. Myślę, że to nie jest najlepsze miejsce, a wręcz wykluczonym byłoby z mojego punktu widzenia, żeby takie osoby przekraczały bramy zakładu karnego. Jeżeli jednak zapada ta decyzja, która potrafi zmienić życie w sposób nieodwracalny, czyli ktoś już rzeczywiście trafia do więzienia, proszę powiedzieć, jak osadzeni radzą sobie z pierwszymi 14 dniami w izolacji? No to jest bardzo trudne, to jest faza szoku. To jest faza szoku, a często faza, faza buntu. To jest więzienie i umieszczenie w izolacji jest sytuacją nienaturalną. To jest taka najostrzejsza reakcja społeczna na przekroczenie granicy prawnej i myślę, że każdy człowiek chciałby się z niej wyzwolić. Czy trafia tam świadomie, czy też nie, bo to przecież bywają takie sytuacje. To każdy z nas chciałby się wyzwolić. Tak samo osoby, które przekraczają mury zakładu karnego. I myślę, że te pierwsze 14 dni, nawet pierwszy miesiąc, mówi się o pierwszych trzech miesiącach i są bardzo, bardzo trudne. To są w zasadzie początkowe, mówimy tu o osobach, które pierwszy raz odbywają karę pozbawienia wolności, bo co innego, gdybyśmy mówili o tych 14 dniach u, u, u recydywistów penitencjarnych, czyli mówiąc też dużym skrótem u tych osób, które już przebywały wcześniej w zakładzie karnym. Mówię dużym skrótem ale te pierwsze 14 dni, czy pierwsze 3 miesiące nawet, to jest bardzo trudny czas i skazani próbują się jakoś odnaleźć, jakoś przez duże albo przez małe, przez małe jod i szukają sobie miejsca dla siebie, no bo ci, którzy mają przebywać w zakładzie karnym czy w izolacji krótki czas, no to jakoś starają się to przetrzymać, ale ci, którzy mają kary długoterminowe, no już jest dosyć trudno. Muszą znaleźć swoje miejsce w tej hierarchii więziennej, w tym specyficznym środowisku. To specyficzne środowisko, hierarchia więzienna, o której Pan wspomniał. O czym dokładnie mowa? No mam tu przede wszystkim na myśli hierarchię więzienną pod kątem drugiego życia więzienia, czyli tych relacji nieformalnych między skazanymi, które w zasadzie w więzieniu można by powiedzieć są czymś naturalnym. Dlatego, że oprócz oficjalnego życia, oprócz zakazów, nakazów, życia takiego codziennego funkcjonariuszy służby więziennej, jest jeszcze drugie życie, które Skazani kreują wokół tego, 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 tego pierwszego. To jest takie podskórne, takie niejawne. To taki trochę ich substytut wolności. Dlatego, że wiele sytuacji, wiele spraw, wiele wartości jest niedostępnych w zakładzie karnym no z naturalnych względów, pozbawienie wolności, jakby samo przez można by powiedzieć, dlatego próbują w jakiś określony sposób znaleźć właśnie swoje miejsce. To jest podkultura więzienna to jest zjawisko bardzo, bardzo szerokie. Ono się zmienia w zależności od miejsca, od czasu występowania, od zakładu karnego, od samych, od samych skazanych. To jest taki Podział skazanych na lepszych i na gorszych, na tych tak zwanych naszych i na tych innych. To jest taki podział bardzo, bardzo klasyczny, dzisiaj zmieniający się zdecydowanie, ale funkcjonujący jeszcze jakiś czas temu. Dzisiaj to, to nazewnictwo również funkcjonuje. To są osoby tak zwani grypsujący, niegrypsujący i poszkodowani. To jest ten trójpodział. Można tu jeszcze wymienić oczywiście wieżów cwaniaków, którzy również występują i również inne takie odłamy i inne grupy. W zakładach karnych w całej Polsce, które próbują, próbują wejść do tego kanonu podkulturowego. Czy właśnie ten początek, te pierwsze dni w więzieniu decydują o tym, w której grupie znajdzie się skazany? Czy na przykład może się sery nauczyć czasem i przejść do innej grupy? Tak może być, tak może być, dlatego że szczególnie jeżeli wchodzi nowa osoba, tzw. Tak świeżak mówiąc językiem więziennym, gwarą więzienną, on niekoniecznie musi wiedzieć, co to jest podkultura więzienna. On niekoniecznie musi znać zasady i, i nie zna, bo trzeba się uczyć zasad, skomplikowanych zasad i norm funkcjonujących w grupie podkulturowej. Dlatego jak nie był jeszcze nigdy w zakładzie karnym, może nie mieć wiedzy i dopiero wchodzi w te arkana podkulturowe, ale też jest tak, że nie każdy może być w grupie grypsujących. Tych, którzy uzurpują sobie prawo do tego, żeby żeby rządzić w więzieniu, żeby dzielić wszystkim, co się dzieje, żeby mieć najważniejszy głos. To jest, to jest też tak, że za niektóre przestępstwa no, raczej, co do zasady, nie powinni być przyjmowani do tej jednej z najważniejszych grup w zakładzie karnym, podkulturowych grup. Rozumiem, że grupsujący to są ci, którzy, że tak powiem, rządzą w tej specyficznej społeczności. Rządzą, tak jak mówiłem, no uzurpują sobie prawo do tego. Oni chcieliby bardzo mocno, w zależności jaką mają siłę, bo też jest tak, że nie mają przewagi jakby liczebnej, bo od tego też dużo zależy. No i ta grypsera i podkultura ona mocno się zmienia. Dzisiaj schodzi na taki tor. Dzisiaj już nawet kilka lat temu, i myślę, że w tym kierunku też taka tendencja jest, że jednak oprócz tych wartości takich tradycyjnych grypserskich, jak honor, jak siła, jak tak zwane braterstwo, waflowanie, to takie pomaganie sobie też. E, takie więzy krwi, cudzysłowie więzy krwi między złodziejami. Dzisiaj e, myślę, że najważniejsze są pieniądze, jednak, znajomości, wolności, e, takie e, gangsterskie. No i nie ma co ukrywać, również narkotyki. To jest, e, to jest też element więzienia, nie, myślę, że dzisiaj nieodzowny. Zachaczając o tą kwestię, muszę zapytać o mafię w Polsce, bo to jakby wiąże się temat jeden z drugim nierozłącznie. Mhm. No, to poruszamy dużo różnych wątków, ale faktycznie też jest tak, że oczywiście, jak wszyscy wiemy, no dużo narosło mitów, dużo, dużo zdań padło na temat mafii. Znamy mafię z lat 90., z lat, z lat obecnych też się bardzo mocno zmienia, jeżeli chodzi o obraz i, i o wizerunek mafii. Jeżeli rozmawiamy o, o więzieniu, to w środku, w samym centrum więzienia również, również przebywają osoby, które, które są członkami mafii. To jest w zależności od w jakimś zakładzie karnym. Zapewne przestępstwa bardzo groźne, o dużym stopniu szkodliwości mogą nie tylko te osoby, ale również inne, mogą też przybierać czy być zakwalifikowane jako więźniowie, tak zwani niebezpieczni, czyli ci, którzy, którzy powinni przebywać. W odrębnym, w odrębnym oddziale zakładu karnego bądź w odrębnej celi, dlatego że zagrażają życiu społecznemu na zewnątrz, jak i bezpieczeństwu zakładu karnego w samym środku, w samym centrum. No i część tych osób, który mówi, mówi pani redaktor, być może właśnie z racji popełnionych przestępstw może również być zakwalifikowany jako tak zwany więzień niebezpieczny w dużym skrócie, bo to jest długa definicja. Więźniowie niebezpieczni bardzo mnie zainteresowała ta kwestia wielu takich więźniów mamy w Polsce. Obecnie w zakładach karnych, według mojej orientacji, jest około 130. To jest bardzo mm, niewielka grupa, chciałoby się powiedzieć wyse wyselekcjonowana. Nie, tam się otrzymuje się status więźnia niebezpiecznego, z określonego, konkretnego powodu. Tam nie trafia się za nic, tam nie trafia się za to, że jest się dobrym człowiekiem, za to, że, że nic się nie zrobiło. To już są naprawdę osoby, które. Które no, w pewnej mierze zasłużyły na to swoim, swoimi uczynkami i tym, co robiły, bądź na wolności jeszcze, bądź w zakładzie karnym, bo są dwa rodzaje klasyfikowania do grupy więźniów niebezpiecznych albo za to, co się zrobiło poza zakładem karnym, jeszcze jako człowiek wolny, albo to, co się zrobiło w zakładzie karnym. Już na terenie odbywając karę, m.in. napaść na funkcjonariusza, czy próba ucieczki z konwoju, na przykład, czy znęcanie się nad współosadzonym. No i jeszcze kilka innych, ale to są te czyny, za które można trafić na odrębny oddział zakładu karnego. Tych oddziałów też nie jest dużo, jest ich kilkanaście i one są bardzo, bardzo specyficzne, zupełnie odmienne od normalnego zakładu karnego, od normalnego oddziału. To jest tak, że taborety, różne krzesła, stoły są przytwierdzone do. Do, do podłogi, kraty są zupełnie inne, podwójne, potrójne. Drzwi są zabezpieczone wielokrotnie. Kraty są w podłogach, w ścianach. W zasadzie myślę, że ucieczka z takiego oddziału jest no w mojej ocenie niemożliwa. Powiedzmy to wprost: ten więzień niebezpieczny nie opuszcza swojej celi? Jeżeli opuszcza, to bardzo, bardzo rzadko na pole spacerowe. To są cele jednoosobowe, wyjątkowo dwuosobowe, ale najczęściej jednoosobowe. W zasadzie Spotyka się jedynie ze swoim wychowawcą. Jak prowadziłem badania z więźniami niebezpiecznymi, to część z nich w zasadzie mówiła, że przez wiele, wiele tygodni z nikim nie rozmawiało. Mówi, że przez ten czas nawet są w stanie zapomnieć języka polskiego, bo jedyne, jed... z nikim nie mogą rozmawiać oprócz ze swoimi myślami i z tym, z tym co się dzieje z nimi samymi. Także w zasadzie no, to jest taka poczekalnia, że tak powiem. No to... no chyba już o resocjalizacji za bardzo. Tutaj nie ma mowy. No ja nikomu bym nie odbierał, nie odbierał możliwości procesu resocjalizacji, ale na pewno na tym oddziale jest to bardzo, bardzo utrudnione. Bardzo utrudnione, chociaż pewne elementy procesu resocjalizacji również się odbywają. No ale też musimy sobie zdać sprawę, że proces psychokorekty, naprawy drugiego człowieka to jest pewna interakcja, to jest pewna rozmowa z wychowawcą, z drugim skazanym, z osobami, z terapeutami, z osobami, które są do tego przygotowane. Jeżeli chodzi o oddział dla niebezpiecznych, no raczej jest to w bardzo ograniczonym zakresie. Wróćmy do całej podkultury więziennej. Ilu więźniów aktualnie tworzy taką podkulturę i ilu osadzonych mamy w Polsce? Osadzonych mamy w zależności od miesiąca, od lat oscyluje około 70 tysięcy. Obecnie mamy obecnie mamy około 68 tysięcy osób osadzonych, na to się składają osoby skazane, osoby tymczasowo aresztowane i osoby ukarane. W tym przede wszystkim w dużej, w dużej mierze są to mężczyźni, tylko około tysięcy, trochę około 3000 to są kobiety osadzone w zakładach karnych w Polsce. Także ta grupa trochę się zmniejsza, bo jeszcze kilka lat temu mieliśmy poważny problem z przeludnieniem zakładów karnych. Dzisiaj już o tym przeludnieniu nie mówimy, bo jak patrzymy na kwestii obłożenia, czy e, tak zwanych łóżek, bo tak to się liczy, łóżek czy miejsc w zakładach karnych aresztach śledczych, no to, e, to już jesteśmy poniżej, poniżej, zdecydowanie poniżej, e, poniżej 100%. To oznacza, że spadła przestępczość w kraju, czy spadła wykrywalność, czy może złagodniał e, system kary. Nie, tego bym nie łączył. Troszeczkę inaczej do tego się podchodzi system karny trochę się zmienia, trochę filozofia karania się zmienia na całe szczęście. To jest też trochę ten wątek, o którym pani dyrektor kilka chwil temu mówiła, czy umieszczamy w zakładach karnych te osoby za tak zwane w cudzysłowie błahostki. Trochę to się zmienia i na całe szczęście patrzymy też na. Na, na rozwój społeczny, patrzymy też na kwestie europejskie, światowe, na pewne trendy i na całe szczęście zmieniamy również filozofię, filozofię karania. W mojej ocenie i tak zbyt dużo osób przebywa w zakładach karnych, bo tak jak mówiłem, no, jestem zdecydowanie zwolennikiem minimalizowania kary pozbawienia wolności, żeby w zakładach karnych przebywali tylko ci naprawdę, co muszą i w dużej mierze na to zasłużyli pod kątem stopnia szkodliwości społecznej. W siłą rzeczy zainteresowała mnie kwestia kobiet w więzieniach. Powiedział Pan, że jest ich około 3000. Tak. Czy one przebywają w specjalnych damskich kobie, zakładach karnych? Tak, przebywają w damskich zakładach karnych. To jest też tak, że podstawowym takim kryterium klasyfikowania skazanych, czyli umieszczenia w danej oddziale czy w danym zakładzie karnym, jednym z kryteriów jest płeć. Kobiety nie przebywają i mężczyźni razem ze sobą nie mogą przebywać na jednym oddziale i w jednym nie mogą razem spacerować, spotykać. Się. To jest jakby podstawowy, jeden z podstawowych kryteriów klasyfikowania. Są odrębne zakłady karne dla, dla kobiet, odrębne oddziały dla kobiet. Gdzie kobiety no, same w swoim gronie odbywają karę pozbawienia wolności, bądź są tymczasowo aresztowane, bo tu mówimy o osobach osadzonych, a na osoby osadzone składają się to jest też pojęcie szerokie osoby skazane, tymczasowo aresztowane i osoby, osoby ukarane. No, widzimy, że ta grupa nie jest, nie jest duża. No, przede wszystkim jednak to mężczyźni dominują, jeżeli chodzi o osoby osadzone w zakładach karnych w Polsce. Czy wśród kobiet w tych kobiecych więzieniach również jest dostrzegalne zjawisko podkultury? Czy one również się dzielą i również mają swoją hierarchię? Tak, oczywiście. Podkultura więzienna jest, nie jest tylko dana mężczyznom, również zakłada karnych dla kobiet, chociaż bardziej widoczna. Jest zakłada karnych dla mężczyzn, dlatego że tych zakładów karnych jest zdecydowanie więcej. No i mężczyzn siłą rzeczy jest zdecydowanie więcej. Także u kobiet jest to pewna namiastka tylko, ale kobiety również łączą się w pewne grupy podkulturowe. Specyfika jest troszeczkę inna, jednak funkcjonowanie kobiet i mężczyzn jest inne w izolacji. E, pewien e, tryb życia, pewna codzienność jest inna. Skazani łączą się w grupy podkulturowe, takie na zasadzie siły, na zasadzie takiej do, dominacji, wynaturzenia pewnego. Nie zawsze, ale no, w dużej mierze. U kobiet wygląda to troszeczkę inaczej. Kobiety łączą się w grupy, też łączą się w pary, e, tworzą takie quasi rodziny czasami. Tak też jest, żeby stworzyć na miastkę trochę miłości. Bezpieczeństwa, uznania tworzą, no, powiedzmy coś na kształt, na kształt rodziny wolnościowej. Nie zawsze, ale w tym kierunku w, w niektórych zakładach karnych to drugie życie idzie. A u mężczyzn chciałam zapytać o hierarchię, jak wygląda hierarchia wśród osadzonych? Właśnie hierarchię połączyłbym, mówimy o tej nieformalnej hierarchii, jak rozumiem. Tak. tak, no to już o tym mówiliśmy. To, to, to właśnie więźniowie, więźniowie grypsujący chcą wieść prym wśród innych skazanych. A cały czas jednak kult siły, już mówiłem takiej wynaturzonej męskości, bo przecież męskość nie polega na, na sile mięśni na sile mięśni, no często na sile intelektu, na sile bycia sobą i różnych innych walorów i, i, i zalet, i cech pozytywnych, no w więzieniu raczej jest to rzadko dostrzegalne. Tam przede wszystkim wiezie prym ten, który jest silny, ten, który ma znajomości, ten, który, ten, który ma zasobność finansową albo rozprowadza taką oto wieść, że jest zasobny finansowo, bo trudno jest to zweryfikować. przecież. Czyli jakby trzeba mieć tam dobry PR. No w, pewne, w, pewnej, w pewnej mierze też, bo przecież jakie znaczenie w zakładzie karnym, w zakładzie karnym więzieniu mają pieniądze? No nie mają żadnych w zasadzie, tylko tyle, że może ktoś się pochwali, że, że te pieniądze ma, bo przecież w celi tych pieniędzy nie może trzymać, one nie mogą być dane skazanemu, nawet jeżeli by miał, no to, to jedyne co może kupić, to może kupić w kantynie więziennej, przy więziennej sobie pewne pewne produkty spożywcze, ale, ale to nie są jakieś tysiące czy setki tysięcy, żeby mógł je trzymać sobie w celi. Także to bardziej, może słusznie pani redaktor stwierdziła, chodzi o pewien PR i takie pokazanie się, kreowanie się na takiego przestępcę, silnego, zamożnego, z dużymi znajomościami. Mówimy tutaj od, o tej podkulturze. Hierarchia to jest jedno, widoczne znaki świadczące nieraz o opozycji, to mogą być na przykład tatuaże, takie swoiste pamiątki z więzienia. No, swoiste pamiątki, to ładnie powiedziano, one faktycznie przez długie lata mogą się utrzymywać, dlatego że tatuaże są robione nieprofesjonalnie, nieprofesjonalnymi maszynkami. W więzieniu są to maszynki zrobione z długopisu, z jakiegoś silniczka, z kabelków napędzaną jakimś silniczkiem, ładowarką od telefonu, chociaż telefonów też nie ma przecież komórkowych w więzieniu, skazani nie mogą mieć, a to bardziej kwestia takich już niecnych, niecnych jakby zamiarów skazanych, ale faktycznie e, symbolika tatuażu jest niezwykle ważna. Ona była od lat. Dana przestępcom, i jak przypomnimy sobie historię, czy patrzymy historię nawet początku XX wieku czy końcówki XIX wieku, to to też się tatuowało, też się znakowało. Może to nie by nazywało się tatuaż, ale znakowanie przestępców. I ten tatuaż jednak też jeszcze w naszym społeczeństwie często kojarzony jest, kojarzony jest z przestępczością, co w mojej ocenie nie jest, nie jest właściwym podejściem, bo Myślę, że dla osoby, która ma pewną orientację w tatuażach dosyć łatwo jest rozpoznać tatuaż artystyczny tatuażu przestępczego czy w ogóle więziennego. Ale faktycznie znakowanie w więzieniu i tatuowanie jest dosyć istotnym elementem podnoszącym prestiż skazanych. Są to tatuaże bardzo często chaotyczne, nieładne, ordynarne wręcz, ale Muszę powiedzieć, że skazani, część skazanych z nich korzysta, one dodają im siłę, dodają im władzę i nawet jeżeli jest brzydki, czy jest w miejscu często na twarzy, bo to twarz jednak jest eksponowana w więzieniu, to ten skazany po prostu musi ten tatuaż mieć. Proszę opowiedzieć, jakie znaczenie mają tatuaże na twarzy, właśnie tak charakterystyczne mm. dla osadzonych? Mm -hmm. No są tatuaże, ja rozróżniam osobiście tatuaże przestępcze i tatuaże więzienne. Tatuaże przestępcze nie są więziennymi i na odwrót. Może być tak, że można być przestępcą i już wejść z tym tatuażem do, do więzienia. A ale one nie są, nie są wykonywane w więzieniu i nie mają znaczenia więziennego. No takie podstawowe, bo to też jest bardzo obszerny, obszerny temat, myślę na godzinę rozmów, ale takie podstawowe podstawowe tatuaże i symbole, przede wszystkim przestępcze od tego bym rozpoczął. To są oznakowania, trudno nazwać tatuażami, to jest znakowanie. Kropka między palcem wskazującym a kciukiem tutaj to jest złodziej. To jest złodziej. Chodzi o to, że jak podaje się dłoń, żeby było widać od razu profesję to kim jest. Jeżeli przy tej, kropce jest, przy tej kropce jest księżyc, to jest nocny złodziej. Może być jeszcze również tatuaż tak zwanego kotka, czyli tak jak kotek, jakbyśmy kotka rysowali sobie, kicie taką, na często wykonuje się na, no często, mówię często, bo tak powinny być usytuowane, ale skazani zmieniają czasami umiejscowienie, na kostce przy stawie skokowym, jeżeli jest kotek, to też jest złodziej, to jest nocny złodziej. To jest nocny złodziej. Błyskawica, na przykład w określonych miejscach na ręce, przede wszystkim na przedramieniu z kropką, oznacza szybką rękę w kradzieży. No jest dużo tych, tej symboliki, także może, może nie będę o tym dokładnie opowiadał. A może dwa słowa o, o więziennych, bo według mnie one są bardziej interesujące i wpływające na funkcjonowanie skazanych w tej przestrzeni inkarcerowanej. No takie podstawowe, które myślę, że są dosyć widoczne. To są mgiełki. To są mgiełki, czyli kreseczki na dole oka z prawej i z lewej strony. Tak zwany byśmy powiedzieli u kobiet, makijaż permanentny czasami, jak patrzymy, ale myślę, że takie osoby są widoczne też. To jest... Przy linii wodnej tak, oka. Tak, tak, tak. No to jest więzienny tułacz, przynależność do grupy więziennej również. Ale kropeczka przy kąciku lewego oka. Tutaj to jest więzień grypsujący. To jest podstawowy symbol. Kropeczka. No z prawej strony oznacza już zupełnie coś innego. Tego nie można mylić. To już zupełnie inna grupa, inna grupa skazanych. Lewa strona jest grypsujący, z prawej strony już pewne preferencje, ale może to w, w dalszej części rozmowy. No jest ich dosyć dużo. Są takie też, też widoczne z lewej strony oka przedłużki tak, tak zwane, tak, takiego kotka, kreseczki. To jest przedłużenie sobie kary świadome przedłużenie sobie kary, czyli ktoś jest świadomy tego, że za swoje czyny w więzieniu może jeszcze dostać kilka miesięcy, bądź kilka lat, kilka lat do, do wyroku. Tatuaż, który też się pojawia, taka kropeczka między brwiami, między brwiami, to jest tak zwany świr, świr więzienny. Albo faktycznie ma pewne deficyty i pewne problemy, albo po prostu świruje, czyli w cudzysłowie udaje, próbuje wprowadzić błąd personel personel więzienny. Tak mówię, tych tatuaży jest naprawdę dosyć sporo. Są tatuaże wykonywane pod przymusem, te są dosyć groźne, bo one są przede wszystkim zapewne preferencje seksualne i zrzucenie tak zwanego wora więziennego, to takie już hasło typowo więzienne, czyli zepchnięcie takiego na dno hierarchii więziennej zapewne czyny niedozwolone w więzieniu wśród skazanych albo zapewne, zapewne przestępstwa niedozwolone, znaczy niedozwolone inaczej może powiem, Nieaprobowane w więzieniu przez innych skazanych. Często są to przestępstwa przeciwko seksualności, przeciwko, przeciwko dzieciom też. No, skazani bardzo specyficznie podchodzą do takich, do takich kompanów, do takich współosadzonych. No i czasami może się zdarzyć również, że takie tatuaże, że te osoby są po prostu znakowane siłą, żeby było widać, kto kim jest. I te tatuaże wykonywane są wykonywane są również, również, na, również na twarzy. Także A preferencje seksualne dolna warga, górna warga, język to tak, żeby pokazać, kto kim jest, jakie ma preferencje, preferencje seksualne w więzieniu. A propos tatuaży, nasunęło mi się pytanie: w jaki sposób do osadzonych trafiają pewne przedmioty? Jak to się dzieje? No, dzieje się w sposób nielegalny. Dzieje się w sposób nielegalny. Jeżeli mówimy o tatuażach, no to wpuszczane są pod skórę, e, wpuszczane są pod skórę atrament, albo no, to, co jest w długopisie. Jeżeli mamy długopis, no to jest to już bardziej możliwe. Przez skazani mogą mieć długopisy w celi, piszą, nie wiem, no, wiersze, e, piszą listy, mogą, także to jest. To jest dostępne. Dlatego tatuaż więzienny jest, tak jak mówiłem, w zasadzie jednobarwny. To jest taki kolor, jak go nazywam więziennym, bo trudno go nazwać, trudno mi nawet barwy znaleźć. Trudno jest znaleźć tatuaż więzienny kolorowy. No właśnie z tego punktu widzenia, albo z tej przyczyny, o których mówi pani redaktor, no trudno, jest, trudno jest pewne kolory, a profesjonalne to już w ogóle nie wiem przemycić, przenieść. Zdarza się, ale należy to, należy to przede wszystkim do, do, no do rzadkości. Są to takie sytuacje nadzwyczajne. Trafiają pewne przedmioty, które nie powinny się oczywiście znajdować za murami zakładów karnych, nie. ale też zdajemy sobie sprawę, że trafiają tam używki, narkotyki. Czy to jest częsta sytuacja? No, chciałbym powiedzieć, że tak nie jest, ale, ale nie mogę. Niestety tak jest. Niestety tak jest. Trafiają przedmioty niedozwolone, trafiają używki, które. Które nie powinny się znaleźć na terenie zakładu karnego. Można zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, skoro zakład karny jest zamknięty, skoro wszystko jest prześwietlane, skoro jest personel, skoro są czasami psy do wykrywania. No tak się dzieje, niestety, niestety muszę powiedzieć. Na całe szczęście personel no, profesjonalnie pracuje i stara się, stara się takie kanały przerzutowe znaleźć. Co jakiś czas dochodzą nas sygnały, że jednak, że udaje się. No ale to są, to są różne przykłady, to są bardzo skrajne przykłady typu pewne połyki. Na przykład jak ktoś przychodzi, z, przychodzi na widzenie albo przychodzi z przepustki, to są paczki. Przecież chociaż paczki są sprawdzane, ale też są różne są. No historia zna sy sytuacje. Bardzo, bardzo dziwne. No, przychodzi jest czekolada, na przykład, a w czekoladzie jest posypka narkotyczna. Są jakieś chipsy również, są jogurty, gdzie są albo, albo są wpuszczane w pewne owoce, są wpuszczane narkotyki. No, historie są przeróżne, żeby nie mówić już o jakimś nasączeniu ubrania. Ewentualnie mówię, to są skrajne i jednostkowe, ale takie ale historia, historia Polski zna takie, takie, takie sytuacje przemycania przez, przez skazanych. Myślę, że ten poziom kontaktu osadzonych z ludźmi. Poza zakładem karnym to jest w ogóle temat na osobną rozmowę, ale chciałabym zapytać, jak wygląda system kar i nagród w więzieniu? No tak. Czy istnieje w ogóle taki system? Tak, istnieje system kar i nagród. Można, można być nagradzanym, nagradzanym za no przede wszystkim dobre, poprawne zachowanie, normalne relacje, normalnie w sensie takim, które idą w kierunku przemiany, w kierunku psychokorekty. Widać tą synergię między, między skazanym a między wychowawcą czyli, czy, czy terapeutą, że widzimy, że, że jednak to jest człowiek, który być może rokuje na, na przyszłość. I wtedy są takie nagrody różne, czy to są jakieś przepustki dodatkowe, czy paczki dodatkowe, czy widzenia, czy jakieś inne, które, które nam się, ludziom wolnym, wydają jako coś normalnego, a dla skazanych z racji tego, że tam wszystko jest reglamentowane że wszystkiego jest mało, bo to jest zakład karny, tam wszystko jest pozamykane, to dla nich nawet pewien, pewien mały krok do przodu jest naprawdę dosyć istotny. No i w drugą stronę to samo, no kary oczywiście są, tak jak są nagrody, są kary, no kary za niewłaściwe zachowanie, czyli zupełnie coś... Odwrotnego. No, o niewłaściwym zachowaniu nie będę mówił, bo już kilka słów tutaj mówiliśmy. Można sobie wyobrazić, co to znaczy niewłaściwe zachowanie w więzieniu, czy niewłaściwe, mówiąc przez małe N, czy niewłaściwe, mówiąc przez duże N, czy już powodujące pewne reperkusje w grupie społecznej, jakim jest zakład karny, w populacji więźniów. Jak wysoki jest poziom recydywy w Polsce? Hmm. To jest bardzo trudne do określenia, to jest bardzo trudne do określenia. Nawet nie będę, nie będę próbował określać, eee, oczywiście ze słyszenia, z czytania, ze statystyk, z rozmów. No, ten, oczywiście mogę powiedzieć tak, że recydywa istnieje, ona jest. Chcielibyśmy, żeby była jak najmniejsza, bo to o czym też mówiliśmy, czy jeżeli ktoś wychodzi z zakładu karnego do niego wraca, czy to jest porażka procesu resocjalizacji. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak, bo po to człowiek przebywa w więzieniu, po to go tam umieszczamy, że mamy jednak nadzieję, że za jakiś czas on wyjdzie i będzie funkcjonował w naszym społeczeństwie, wdroży się w to społeczeństwo i będzie poprawnie, przynajmniej poprawnie funkcjonował, żeby nie przekraczać granic prawnych, a później on za jakiś czas znowu trafia do, do zakładu karnego. No i to jest jakby pewien problem systemu penitencjarnego, ale to nie jest tylko problem naszego systemu penitencjarnego. Tak też jest i myślę, że niemożliwym jest, żeby wyeliminować taką sytuację, żeby każdy skazany, który wychodzi na wolność, Nigdy do tego zakładu nie trafił. Gdyby tak było, żeby nikt nigdy nie trafił, byłoby to ideał, ale myślę, że takie ideały nam bardzo, bardzo daleko, żeby nie powiedzieć, że raczej niemożliwe do zrealizowania. Proszę powiedzieć, czy zdarzają się w polskich zakładach karnych bunty więzienne? E, no dzisiaj trudno już mówić o buntach. Jeżeli są, to są jednostkowe, e, stłamszone na terenie oddziału. Takie bunty, jak były wiele lat temu, to były lata 80 gdzie skazani palili, nie wiem, różne materace, wyrzucali przez okna, stali, wychodzili na zewnątrz, wyłamywali kraty w oknach, drzwi. No już bardzo, bardzo, bardzo rzadko wyjątkowe sytuacje, jak mówię, jeżeli już to te bunty są bardziej na, na terenie zakładu karnego. Ale myślę, że też życie więzienne się zmienia. No jeżeli porównamy życie więzienne i to co, jak odbywa karę skazany, to co ma w tym więzieniu dzisiaj, a to co miał 20, 30 lat temu, to myślę, że to jest bardzo duża różnica. Bardzo duża różnica. Bo, co ma dzisiaj w więzieniu? E, no może powiem czego nie ma. Nie ma wolności. I to jest dla mnie podstawowy argument. Nie ma, nie ma wolności. Jak nie ma wolności, to w zasadzie mogę powiedzieć, że nie ma niczego. Bo dla nas wolność jest bardzo istotna, żeby nie powiedzieć obok zdrowia najważniejsza. A jeżeli ktoś jest pozbawiony wolności, to dla mnie osobiście, nawet jeżeli miałby największe dobra na świecie, to i tak by mnie nie cieszyły, bo nie jestem wolnym człowiekiem. I to jest chyba, i to jest chyba na, największy problem. Być może, jak się roz, jak rozmawiam ze skazanymi podczas badań, część z nich tak tego nie postrzega, dlatego że oni więzienie postrzegają jako swój dom. Co mi się nie chce wierzyć osobiście, bo, bo trudno uwierzyć, że więzienie, izolacja, tam, gdzie nie ma swoich najbliższych, tam gdzie nie ma Twoich znajomych, tam gdzie nie może swobodnie się poruszać, tam gdzie masz dużo zakazów. Możesz traktować jako swój dom. Ale myślę, że też tak jest, żeby normalnie, poprawnie, normalnie w cudzysłowie funkcjonować, muszą się zaadoptować do tego środowiska. Dlatego traktują to, jako, traktują to jako swój dom. Wspomniał Pan wielokrotnie, zresztą w naszej rozmowie padło słowo izolacja. Izolacja nieodzownie mi kojarzy się z panującą pandemią koronawirusa. Proszę powiedzieć, jak pandemia... Przekłada się na życie w zakładach karnych? Jak tam się zmieniło funkcjonowanie? Ta sytuacja, która obecnie jest, zmieniła zarówno nasze życie, od kilku miesięcy już, tak samo zmieniło życie w więzieniu. Wydawałoby się, że skoro więzienie jest, zakład karny jest zamknięty, to coś się może zmienić tam, prawda? I tak jest mniej ruchu, ale życie społeczne jednak jest na trochę innym poziomie. Ale zmieniło się dosyć dużo. Zmieniło się dosyć istotnie. Zmieniło się przede wszystkim to, e, zmieniło się kwestia widzenia. Widzeń, czyli widzenia są ograniczone, żeby nie powiedzieć, że ich w ogóle nie ma, czyli skazany ze swoimi najbliższymi się nie spotyka. Co jest niezwykle jednym z największych problemów ob obecnie, dlatego że jeżeli mówimy o procesie przemiany człowieka, o procesie resocjalizacji, to bazujemy przede wszystkim na najbliższych, na więzi społecznej z, z rodziną. To rodzina jest e, tym impulsem do zmiany. Jeżeli tej rodziny nie widzimy przez tygodnie i miesiące, która miała notabene pozytywny wpływ na tego skazanego, no to jeżeli nie ma progresu, to jest regres albo jest stagnacja. I zauważamy teraz takie sytuacje również. Na całe szczęście e, widzenia nie są bezpośrednio, ale mogą odbywać się poprzez wideokonferencję. No jest to jakaś namiastka, jakiś substytut, ale to no, nigdy nie zastąpi, nigdy nie zastąpi bezpośredniego, bezpośredniego kontaktu. A kolejny problem to jest problem zatrudnienia i pracy. część skazanych jednak w polskich na całe szczęście w polskich zakładach karnych pracuje pracuje i wewnątrz zakładu karnego, ale duża część pracuje również na zewnątrz, no, pokazując, że jednak można wyjść poza teren zakładu karnego. Ci, którzy mogą oczywiście, wychodzą na, teren, na poza, poza teren zakładu karnego, funkcjonują tam. Otrzymują pewne gratyfikacje finansowe, mają kontakt społeczny. Dzisiaj już z kontaktami zewnętrznymi raczej jest trudno. No widzimy, co się dzieje między nami tutaj, a co dopiero skazani, jeżeli mieliby wyjść na wolność i, i pracować. Także po pierwsze, nie ma kontaktu z rodziną, z najbliższymi, poprzez widzenia, po drugie, nie ma pracy. No i kwestia przepustek. Przez część osób korzystała z przepustek, ci, którzy nabyli prawo. Dzisiaj też jest ten problem. Jesteśmy w przededniu. Świąt Bożego Narodzenia i to też jest poważny problem. Część skazanych wychodziła na przepustki, na wigilię, na święta. Dzisiaj myślę, że w dużej mierze tego nie będzie. Także to też jest problem. Trudny czas, bo to czas taki nostalgiczny, czas przemyśleń, czas, mówiąc kolokwialnie, naładowania baterii, spotkania z rodziną, wymiany poglądów. Ci, którzy mogli, otrzymywali takie przepustki i byli na przepustce, na święta. No dzisiaj jest to niezwykle, niezwykle utrudnione. Czy może to spowodować wzrost tych negatywnych zachowań w zakładach karnych, nawet stanów może chorobowych, mam na myśli depresję, lub wzrost samookaleczeń? Myślę, że, że tak może być. Oby tak nie było, ale myślę, że gdzieś te negatywne emocje muszą mieć ujście. Ujście gdzie mogą mieć? No, mają, Jeżeli są w celi, są w celi albo jednoosobowej, albo wieloosobowej, bo mamy też cele wieloosobowe. To jeżeli jest tam, nie wiem, 8-10 mężczyzn w takiej celi, przebywa w zasadzie 24 godziny na dobę, no poza drobnymi wyjściami na spacer czy na jakieś zajęcia, które też są dzisiaj utrudnione w zakładzie karnym, no to gdzieś ten poziom frustracji, poziom niezadowolenia, negatywnych emocji z powodu tego, co się dzieje, myślę, że jest bardzo, bardzo duży i on musi znaleźć ujście. Musi znaleźć ujście. My jako ludzie wolni dajemy sobie czasami z tym radę. Też mamy pewien problem, ale staramy się znaleźć pewne rozwiązania poprzez rozmowę, poprzez wysiłek fizyczny, poprzez skierowanie tego na jakieś inne tory. W zakładzie karnym nie mówię, że tak nie jest, że nie ma takiej, że skazani tego nie mogą. Mówię tylko, że mają ograniczone możliwości, żeby, żeby to zrobić. I być może, może to się przełożyć też na pewne właśnie samookaleczenia. No bo jeżeli to jest takie wołanie, wołanie na pomoc, takiego głosu już rozpaczy, czyli uszkodzę samego Siebie, żeby pokazać swoim najbliższym personelowi czy współosadzonym, że jest mi źle, i już nie daje sobie rady z tą sytuacją. W Polsce mamy dużo przypadków samookaleczeń w więzieniach. To jest częste zjawisko. Dzisiaj nie jest to częste zjawisko, ale są to takie spektakularne zjawiska, bo one pokazują, że że ktoś nie daje sobie rady z samym sobą, że jednak atakuje samego siebie, czyli niszczy swój organizm, zagraża sobie, zagraża swojemu życiu i swojemu zdrowiu, czyli coś, co mamy najważniejsze w zasadzie i o co staramy się każdy z nas bać. Człowiek rozsądny dba o swoje zdrowie i staramy się, żeby nic nam się nie stało. A tutaj nagle skazany atakuje swoje zdrowie i to kończy się czasami również, czasami również tragicznie. Chociaż muszę powiedzieć, że te samouszkodzenia, one też mają różne podłoże. One mają podłoże emocjonalne, o którym już też chwilę rozmawialiśmy, ale część z nich to jest podłoże instrumentalne, czyli takie, które, które leży u podstaw, u podstaw samouszkodzenia, ataku na własną osobę, takiego samozniszczenia, leży to, żeby coś otrzymać. Pojechać do lekarza, zmienić celę więzienną, zmienić otoczenie, bo może w tej celi mi się nie podoba, bo ktoś mnie może nęka, może się znęca na, nade mną, czy zmienić zakład karny. Czyli to jest takie instrumentalne, po to, żeby wykorzystać daną sytuację, nie wypływające z emocji, tylko z zimnej, zimnej kalkulacji. Więzienie to nie tylko osadzeni, to też służba więzienna. Kim są ci ludzie? Cieszę się, że poruszamy ten temat, bo faktycznie rozmawiając o więzieniu, czy na zajęciach ze studentami, czy nawet tak tu rozmawiamy też, to jak mówimy hasło więzienie, czy zakład karny, więzienie oczywiście się powinniśmy powiedzieć jednostka penitencjarna, zakład karny, ale śledczy, ale jeżeli już mówiąc skrótem więzienie, to przede wszystkim myślimy o skazanych, bo to jest największa grupa. No, ale przecież no, są osoby, które każdego dnia przekraczają granice, granice no, w zasadzie wytrzymałości, można powiedzieć takiej psychicznej, bo przechodząc mury zakładu karnego, tam jest zupełnie inny świat. Tam mamy do czynienia z zupełnie innym człowiekiem, z inną jednostką, nastawioną zupełnie inaczej do mnie, do społeczeństwa, do wartości, do zasad powszechnie obowiązujących. Ta grupa personelu więziennego, czy to są wychowawcy, czy to jest dział ochrony, czy dział ewidencji, czy wszystkie osoby, które tam pracują, myślę, że każdego dnia przeżywają pewien poziom również zastanowienia nad tym, co się dzieje w umysłach osób. Wskazanych. Co ja mogę dać od siebie, żeby ta osoba była lepsza? I to jest takie pytanie dosyć trudne, bo najgorsze, jeżeli taka osoba pomyśli sobie, że w zasadzie nic z tego nie będzie, że ja przychodzę do pracy, ale to moja praca jest pusta. Myślę, że to jest bardzo trudne podejście. No to oczywiście, tak jak w każdej pracy, no, trzeba mieć podejście do drugiego człowieka, jeżeli pracujemy z drugim człowiekiem, i musimy w to wierzyć. Jeżeli nie wierzymy w proces resocjalizacji, jeżeli nie wierzymy, że druga osoba się zmieni, to myślę, że ta, że ta praca staje się jełowa. Ale faktycznie jest wielu, wielu, znam bardzo wielu funkcjonariuszy służby więziennej, bardzo zaangażowanych, którym na sercu leży dobro, dobro no społeczne przede wszystkim, bo to chodzi o to, żeby ta osoba się zmieniła, wyszła od naszego społeczeństwa otwartego i dalej tutaj funkcjonowała. Także znam wiele zaangażowanych osób. Chciałem powiedzieć, że to jest praca no, niezwykle trudna, niezwykle wymagająca. Niezwykle wymagająca, szczególnie psychicznie, bo naprawdę wiele widzą, wiele słyszą, wiele doświadczają i później z tą wiedzą również, z tymi impulsami. Z terenu zakładu karnego coś muszą, coś muszą zrobić. Musi być to ujście. Także no, ciężka praca funkcjonariuszy, bardzo specyficzna praca, bardzo niewdzięczna i bardzo trudna. Czy funkcjonariusze mają wsparcie nie wiem, chociażby w osobie psychologów? Mhm. Tak, mają, chociaż zapewne, jak może ktoś, który z funkcjonariuszy mnie słucha, to powie, że, że ta pomoc jest zbyt mała, zbyt wąska. Oczywiście pomoc jest. Pomoc jest. Pytanie, czy jest wystarczająca? Nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. To by trzeba porozmawiać z funkcjonariuszem, z, z osobami, których to bezpośrednio dotyczy. Ja wchodząc do teren, na teren zakładu karnego, mam tę świadomość, że za chwilę stamtąd wyjdę, bo wchodzę tam w konkretnym celu w konkretnym celu przeprowadzenia badań naukowych, rozmów, zorientowania się w tej tematyce. I nie mam takich zadań jak funkcjonariusz służby więziennej, bo idę tam w innym celu. I już wychodząc stamtąd, no w zasadzie nie powiem, że są pewne zmiany, ale. Ale, no, ale z tyłu głowy gdzieś tam pojawiają się pewne, pewne trudne myśli, mimo że jestem tam tą chwilę. To faktycznie trzeba mieć, no, być naprawdę bardzo zmotywowanym, żeby pracować w służbie więziennej z określoną grupą, grupą skazanych. Dlatego ta pomoc, myślę, niezwykle, niezwykle jest funkcjonariuszom potrzebna, w momencie kiedy funkcjonariusz sam się, po nią, sam się po nią zgłosi. No a myślę, że sytuacje w więzieniu pokazują, że ta pomoc jednak jest potrzebna i powinna być zwielokrotniona. My... Tu na kanapach niestety musimy już kończyć naszą rozmowę, ale jeżeli w kimś zaszczepiliśmy ziarno ciekawości naszą rozmową, jakie poleci Pan publikacje, po które nawet Pana książki warto sięgnąć? No nie chciałbym robić żadnej reklamy. O ale czym... ja proszę bardzo. <noise> Oczywiście literatura, jeżeli chodzi o przestrzeń penitencjarną czy szeroko pojętą przestrzeń resocjalizacyjną jest znaczna. Myślę, że każda osoba, która jest zainteresowana, zainteresowana tą, tą problematyką penitencjarną, resocjalizacyjną, czy w ogóle mówiąc bardzo holistycznie, bardzo całościowo funkcjonowaniem człowieka w izolacji penitencjarnej, zarówno skazanego jak i funkcjonariusza, bo funkcjonariusza to dzisiaj rozmawialiśmy, to ta literatura jest szeroka, są to książki, są to artykuły i myślę, że sprawdzając, wpisując hasło resocjalizacja, więzienie, penitencjarystyka, taka literatura się pojawi. Zachęcam, bardzo interesująca, bardzo frapująca i naprawdę no, godna zgłębienia naukowego. Także serdecznie zachęcam i dziękuję również za tą rozmowę, bo, bo, to, bo myślę, że, że to jest taka tematyka, która jest nieodgadniona. No i tym samym, jeżeli jest nieodgadniona, no to również taka tajemnicza i taka frapująca i pokazująca, że jednak no warto, warto o niej rozmawiać, bo ona nie jest codzienna. Ona nie jest codzienna i nie jest dana wszystkim. Dziękuję bardzo. Był ze mną w studiu prorektor do spraw studenckich, doktor habilitowany Sławomir Przybyliński, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. A była to Akademia Ciekawości. Do obejrzenia na YouTubie, Spotify oraz w Apple Podcast.